Cześć kochani, jak się dzisiaj macie? W dzisiejszym odcinku zobaczycie naszą podróż przez południową część Szwecji. Ze Sztokholmu skierowaliśmy się do Vimmerby, gdzie zaprosiła nas Basia i Staszek. U nich zatrzymaliśmy się na weekend i no przemiło spędziliśmy te kilka dni pływając na łódce, grając w gry i zajadając pyszne szwedzkie smakołyki. Stamtąd skierowaliśmy się do miejsca zwanego Ullared. Jest to mała miejscowość, która słynie z olbrzymiego centrum handlowego, do którego zjeżdżają się Szwedzi z całego kraju i nawet Norwegowie. A z Ullaredu na sam koniec, na zaproszenie Ani i Konrada, znaleźliśmy się w okolicach Helsingborgu, gdzie razem z właśnie Anią i Konradem zwiedzaliśmy piękne miejsce, piękne wybrzeże, ale to wszystko zobaczycie w odcinku. Zapraszamy Was serdecznie. No i jeszcze tylko ja tego dodam, że potem z Helsingborga pojechaliśmy promem, popłynęliśmy promem do Kopenhagi. Znaczy do Helsingoru, a stamtąd 40 km jechaliśmy do Kopenhagi. Także jest to ostatni odcinek. Ze Szwecji. Ze Szwecji, koniec Szwecji. No. Zapraszamy. Oglądajcie. Witamy wreszcie ryby. A to nam goście zbudowali. Ktoś znaleźli na podwórku i to żeby stanowisko zrobiło. Stanowisko się zrobiło. Jesteśmy nad jeziorem i cały dzień tam się zatrzymaliśmy. No i co chwila, jakieś dni co chwila. Często Finowie przyjeżdżali, odpalali łódkę i na ryby. Konieczność po prostu. I sauna. Tak, sauna i łódka. Wszystko jest piękne. To sporo osób się pytało, co jemy w Szwecji, co jemy w Norwegii. Więc dzisiaj Wam pokażemy, co się tu je. Mamy tutaj na talerzu, uwaga. Na talerzu, jeszcze mamy w garnku. To jest zupa. Siotwersopa. To jest zupa z mięsem mielonym, ziemniaczkami i ziółkami i koperkiem. Co tam jeszcze jest, Basia? Marchewka, pietruszka, seler pokrojony w kostkę. Wszystko razem ugotowane po prostu. Taka rosołkowa trochę. Bardzo dobra. To jest chleb. Knäckebrot. To są takie sucharki. Suchy knäckebrot. Suchy knäckebrot. Bardzo popularny tutaj. Wszędzie go można kupić. To jest chleb od teściowej. I ser. I ser żółty. To jest husholus, czyli ser domowy. Ser najbardziej domowy. Popularny ser. Mała porcja. Z firmy Arla, bo... Tak. Arla jest... To jest Arla, to jest szwedzka firma? Tak. To jest popularna, wszędzie widziałem ją, w kilku miejscach widziałem. Tak. A w Polsce feta jest popularna, Arly. Tak? Jak Ci smakuje, Kasia, tutejsza kuchnia? Pyszne, wszystko dobrze? Cudowne, przepyszne. No to, no to jemy. Ja w środku. Słuchajcie, jesteśmy w miejscowości Vimmerby. To jest miejscowość znana z...
Dzięki pani Astrid Lindgren, która napisała Dzieci z Bulerby, napisała Pippi Langstrump. A dlaczego tutaj jesteśmy? Jesteśmy tu, ponieważ zaprosiła nas pewna rodzina, Basia i Stanisław. Oni mieszkają tutaj, Polacy, w Wimerzbie od wielu, wielu lat. No i oni też są miłośnikami kamperów, podróżowania, podróżują po świecie, a niedawno wybudowali swojego własnego kampera, którego nam pokazywali. Jest bardzo ładny, kolorowy, nie tak jak nasz, co nam dało dojść do myślenia, że kto wie, czy czasem my też nie pokolorujemy niedługo tego kampera, ale na razie zobaczymy. Niemniej jednak, no my jesteśmy goszczeni naprawdę pysznymi, szwedzkimi specjałami, jest miło i miło i wspaniale po prostu. I rodzinnie. I rodzinnie, od tego słowa tak, rodzinnie, także no podejrzewam, że to no, odcinek zostanie wyemitowany za jakiś czas, dlatego też już teraz dziękuję Basi i Staszkowi za cudowną gościnę i za to, że nas przyjęliście do siebie. Dziękuję wam bardzo. Gdyby ktoś z was chciał się przeprowadzić do Szwecji, to w miejscowości Wimmersby domy można kupić za 65 tysięcy euro, taki malutki, 100 metrów kwadratowych plus 20 metrów pewnie jak ściki domek ogrodnika, za 40 tysięcy euro. A, stać nas. A taki? To mi się podoba. Ten kosztuje 12 tysięcy euro. Ładnie, tanio. Tanio w cudzysłowie. Nie najdrożej, no drożej było w Norwegii zdecydowanie. Ale wioseczka spokojna bardzo. W niedzielę się tu nic nie dzieje. Właśnie się obudziliśmy, no trochę pospaliśmy. Nasi gospodarze, Basia i Staszek, już poszli do pracy. My przychodzę właśnie do kuchni i zobaczyłem taką przesympatyczną wiadomość. Słuchajcie, Kasi, Łukaszu, rybkę trzeba włożyć do piekarnika, bla, 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 jak to usmażyć, jak to upiec. A tutaj jest musztarda dla Kasi, Łukasza. Musztarda słodka, o której wczoraj rozmawialiśmy. To jest ta słodka musztarda jeszcze, o której Kasia mówiła w Oslo. No i wczoraj szukaliśmy w sklepie i nie znaleźliśmy. A tu dostaliśmy piękną rybkę. To jest też szwedzki specjał, ryba w sosie. To jest sos, jeszcze dokładnie nie wiem z czego, ale tam się pływa sobie ryba i to się wkłada do piekarnika, piecze przez pół godziny, 20 do 30 minut na temperaturze 220 w piekarniku. No i podobno jest pyszna i to właśnie jest taka typowa szwedzka rybka w sosie. Ryba w sosie w piekarniku. Także dzisiaj będzie pyszny dzień. Super, super. Dzięki Basiu jeszcze raz i dzięki Staszku za musztardę i za rybkę. Będzie fajny dzień. Jesteśmy jeszcze u Basi i Stasia. Jesteśmy tutaj gośćmi i Basia pozwoliła nam rozpalić ogień w kominku. A że ja jestem zawsze z marzluchem, więc z chęcią się tego podejmę, ale nie robiłam tego nigdy, więc zobaczymy, czy mi się uda. Przyniosłam trochę drewna. Mam tutaj już papier włożony, więc mam kilka szczapek drewna. Gdzie jest gaśnica? Dobre pytanie. Po drodze wiem, gdzie jest. Taka stara. Nie wiem, czy zadziała, ale jest. Proszę, bądź razie, jest to dla mnie cenna lekcja, ponieważ mam zamiar rozpalać w naszej saunie. Dokładnie w ten sam sposób. No i trzymajcie kciuki. Podróże kształcą. Mówili, mieli rację ci, co tak mówili. Płonie, płonie, coś płonie. Aha, tutaj trzeba tak, tu jest na razie otwarte, żeby dostawało się powietrze, tu. Tu można zamykać, a teraz jest otwarte. Łukasz się śmieje ze mnie. Nie śmieje się z ciebie. A, nie ze mnie, no to dobra. Płonie, 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 jest. O nie. Podejście numer dwa. Kaśka się nie poddaje tak łatwo. Dobra, już wiem, że nie powinnam od razu dawać tych dużych szczapów drewna, także znalazłam małe gałązki i robię z nich podpałkę, rozpałkę. Próbuję jeszcze raz. Dobra, ważne jest, żeby tam była dziura, nie można, bo też już położyłam trochę tych podpałek tak po prostu jedna obok drugiej. A właśnie na YouTubie dowiedziałam się, że ważne jest, aby tam był w środku przestrzeń, powietrze, żeby się dostawało, więc teraz zrobiłam taki trójkąt. Yes! Zajęło się drewno. Jej! Płonie! Na razie podpałka ta drewnienka małe, ale płoną! O nie. Dobra, tym razem się nie poddałam za drugim razem, ani za trzecim, ani za czwartym, ani za piątym i... płonie! Udało się! Na razie podpałka, ale zaraz tam dorzucę drewnienka i będzie luks! No i dobra, po pół godziny w piekarniku ta rybka wygląda w ten sposób. Sosik przepiękny, rybka jest tutaj. A to, co tutaj widzicie w środku, to są, to jest Boston górka, czyli ogórki, szwedzkie ogórki, taka papka
mięso, no starte ogórki z żywrawami ostrymi, na przykład takimi jak papryka, cebula i tyle chyba. Rybka wygląda tak, prawdopodobnie jest tutaj curry, z tego co pamiętamy. Postaramy się dowiedzieć cały przepis od Basi i go damy nam w opisie pod tym filmem. Jeżeli ktoś by chciał zrobić sobie taką rybkę po szwedzku, to w opisie filmu będzie przepis. Ja będę chciała, bo jest przepyszna. Super, super smak. Tak? Mhm. Bardzo dobra. Przyjechaliśmy teraz do najdziwniejszego miejsca od samego początku naszej wyprawy. Jest to centrum handlowe Ullared w Szwecji. Dowiedzieliśmy się o tym od Eweliny i okazało się, że Norwegowie i Szwedzi przyjeżdżają tutaj na zakupy. To jest takie centrum handlowe, jak się dowiedzieliśmy, to jest jedno z większych centrów handlowych. Ma 30 tysięcy metrów kwadratowych, magazyn to jest same sklep, a magazyn ma 50 tysięcy metrów kwadratowych, produktów jest ponad 100 tysięcy, no i o łącznej wartości 5 milionów dolarów, ten staw, który tam jest w środku. No i to jest ciekawe, tu przyjeżdżają ludzie z daleka, bo średni dystans odległości między domem a sklepem to jest 150 km. No i ludzie tu przyjeżdżają dosłownie z całej Norwegii, z całej Szwecji. Jest ich tak dużo, że przyjeżdżają tutaj swoimi samochodami, jest mnóstwo kamperów. Dlatego też, no i mnóstwo ludzi przyjeżdża autobusami. Normalnie są wycieczki z małych miejscowości, z dużych miejscowości Norwegii i Szwecji. Autobusowe wycieczki, ludzie przyjeżdżają na zakupy tutaj do Ullaredu. Z uwagi na to, że jest ich dość dużo i że odległości są duże, no to oczywiście Ullared wybudował hotel. A kilka lat temu wybudowali również ogromny camping dla kamperów, żeby no, kamperowcy sobie też tutaj robili zakupy. I co jest jeszcze ciekawe, to w 2011 roku telewizja, nie wiem czy szwedzka czy norweska, zrobiła reality show na ten temat i przez 3 lata były emitowane perypetie ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają na zakupy, spędzają czas. Średnio mniej więcej 5-6 godzin tu ludzie spędzają, niektórzy kilka dni i przyjeżdżają tu normalnie jak na wczasy. Jadą tymi autobusami, zostają w hotelach, robią zakupy. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda. No nie mogę się doczekać. Patrzcie, przed nami jest, to jest tylko parking, jeden z parkingów do kamperów. No, nie do kamperów, tylko dla kamperów. Obok mnie kampery. Za nami kampery, także idziemy teraz z Kaśką do sklepu. Mam nadzieję, że nie będzie długiej kolejki. Słuchajcie, dzisiaj wchodzimy prawdopodobnie bez kolejki, jeszcze nie wiem, zobaczymy w środku, ale przeczytałem, że 30 października 2011 roku ludzie musieli czekać 1,5 km do wejścia. 1,5 km była długość kolejki od wejścia do końca, także no sporo czekania i poświęcenia. Zobaczymy. Dobra, zaczynamy. Początek jest spoko, bo czekolada Marlboro jest po 9 koron, czyli połowę ceny sklepowej. Biorę. Bierzemy. Zaczęło się od chemii, szampony, dezodoranty i tak dalej. Teraz jesteśmy w części ubraniowej. Wygląda to jak taki, no, jak w Tesco jest taka gablota na część Tesco jest zawsze z ubraniami. Jest mnóstwo ubrań, od skarpetek, piżam, majtek, swetrów, getrów, wszystkiego dla mężczyzn, dla kobiet. Dość duży wybór, dość dużo jest produktów. Ceny też są spoko. Ubrań mają ogromną ilość. Teraz jedziemy na sportowe. Zobaczymy, co tu mają sportowego. Jest to sklep ze wszystkim. Wszystko, po prostu wszystko, co człowiek potrzebuje, co człowiek kiedykolwiek mógłby kupić, a tutaj jest w tym sklepie. Znalazłeś coś fajnego, kochana? Zrobienie crème brûlée. Crème brûlée albo odpalanie bonga. Są rzeczy papiernicze, są rzeczy kuchenne, są rzeczy do samochodu, są rzeczy do garażu, narzędzia, wiertarki, ubrania. Są walizki, jak widzicie za mną, przede mną są jakieś segregatory i przepiękna dziewczyna.
się zatraciła. Mieliśmy nic nie kupować, ale oczywiście mamy oboje pełne koszyki. Ale oczywiście potrzebnych rzeczy. Nie jest tak, że niepotrzebnych. Więc idziemy dalej. Idziemy dalej zobaczyć, co jeszcze przed nami. Teraz jesteśmy w części spożywczej z niezdrowym jedzeniem, czyli chipsy. Tona chipsów. Boże. No i jestem w moim ulubionym dziale. Jestem u świętego Mikołaja, u elfów. Są już choinki, są światełka. Jest pięknie, jest cudownie. Nie ma jeszcze kolęd i nie ma tej piosenki świątecznej ze śniegiem. Merry Christmas! Pozdrawiam wszystkich widzów podróżowania. Podróżowanie oczywiście przez V. Weszliśmy nakręcić tylko wideo, żeby pokazać wam, jak wygląda ten sklep. Jeden koszyk i drugi koszyk. Sami emeryci, sami renciści. Sam większość kobiet, babcie po prostu tu przyjeżdżają na zakupy. Teraz jest tłoczno przy kasie i ogólnie zaczynało się robić tłoczno, odkąd tu jesteśmy. Święta to tu musi być koszmar. Święta to musi być nie coś strasznego. Jest ponad 80 kas. Kasy są w dwóch rzędach. I już są kolejki. No my stoimy już 10 minut w jednym miejscu. Konsumpcjonizmu. Shopping, shopping. Z jednej strony jest to dziwne, jest to właśnie pomnik konsumpcjonizmu, ale z drugiej strony im się nie dziwię, że tutaj przyjeżdżają, no bo to wszystko za połowę ceny. Wszystkie te produkty są połowę prawie taniej, także no opłaca się przyjechać tu raz na czas i zrobić sobie porządne zakupy. Aczkolwiek jak to bywa w takich miejscach, po paru minutach traci się głowę, no i wydaje się dużo więcej niż, niż się powinno i niż się planowało. A co mają tacy emeryci robić, nie? Celawi. Przyjeżdżają w takie miejscowości, gdzie są dwa sklepy na 30 km, w promieniu 30 km. No już nie mówiąc o biednych Norwegach, no. Gdzie wszystko jest 3 albo 4 razy droższe. Albo 5. No nie, fajny nie pomysł, no w Polsce fajne. Nie wiem, co musieliby tam sprzedawać, żeby było taniej, ale w sumie tutaj spoko. Musimy to usłyszeć. Szukaliśmy sklepu monopolowego, myśleliśmy, że też są tutaj jakieś tańsze napoje wyskokowe, wino. I okazało się, tam jest ten znaczek. Tam. Supermarket. Tam jest taki malutki znaczek, Systembolaget, czyli miejsca, gdzie można kupić alkohol. Poszliśmy tam, ale nie ma alkoholowego, no więc pytam pani, gdzie można kupić alkohol, no mówi, że tu jest tylko odbiór. Trzeba tu można sobie zamówić wcześniej, można sobie odebrać, a kupić dopiero w jakiejś następnej miejscowości można. To się dopiero nazywa... Dziwna sprawa. Prohibicja. Ano. Masakra. Każdy z nas kupił sobie coś do samochodu. Kasia kupiła... Wunderbaum. Poka. Kasia kupiła Wunderbaum, zapach do tego. A ja sobie kupiłem taką żmatkę. Zaraz wam pokażę, co to jest. Chyba Kasia tam wymienia, a ja wam pokażę. O, proszę bardzo. I to jest taka szmatka na wyciągniku, więc będę mógł sobie wytrzeć, jak mi zaparują szyby. Szwecja jest bardzo nudnym krajem, niespecjalnie nam się nawet do końca podobała, ale ta część jest zdecydowanie inna niż wszystko, cała ta północna część. Domki są przepiękne, cudowne, nowoczesne, ale takie tutejsze, no, architektura plus ten krajobraz, niesamowicie przepiękny, coś tak, wspaniałego. Ale musimy powiedzieć, że już jesteśmy bardzo blisko Danii, jesteśmy blisko Helsingborga. Tak, jesteśmy blisko Helsingborga, jedziemy teraz do miejscowości Kullaberg, albo do czegoś, co się nazywa Kullaberg. Podobno jest to piękne miejsce. Jedziemy tam właśnie z Anią i z Konradem, który poznaliśmy dzięki naszemu kanałowi. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart.
It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. Dziś jesteśmy w okolicach Helsingborgu, dalej we Szwecji. Mamy cudowny, przepiękny dzień, cudowną pogodę. Spotkaliśmy się z Konradem i Anią, którzy mieszkają tutaj na co dzień, którzy też mają swojego takiego mini kamperka, troszeczkę przebudowanego, znaczy mają swojego vana, którym mają łóżko. I zabrali nas do miejsca, które się nazywa Kulaberg. Jest to rezerwat przyrody nad morzem, góra, przepięknie. Jest cudowny jesienny krajobraz, cudowne ciepłe październikowe słońce, spokój morza, rozmowy bez końca, także jest bardzo fajnie. To jest cały Kulaberg. Co tu widzicie, to jest Kulaberg i my jesteśmy tutaj. Samochód zostawiliśmy tutaj, a spaliśmy tutaj. Bardzo ładne miejsce. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. But jesteśmy jeszcze w Szwecji, a właśnie dostałem SMS-a od mojego operatora, że witamy w Danii. Także jesteśmy chyba bardzo blisko Danii, albo już jesteśmy w Danii, bo operator mi wysłał informację, że już jestem w Danii. Ciekawe. You're like the ocean setting me free. Out in the open, I'm picking up speed. No bad thoughts penetrate. Hold me like this is the first time. Our destiny calls, not leaving this incomplete. Won't you lay it on me? Turn the page and burn. Po pięknym, cudownym, ciepłym i kolorowym dniu zbliżamy się do końca naszej przygody w Szwecji i kierujemy się już na prom. Do Danii. Do Danii. Świat alkoholi, tam się kłania. Bardzo popularne jest, że Szwedzi wyjeżdżają właśnie do Danii, płyną promem, żeby zaopatrzyć się w alkohol, bo w Danii jest dużo tańszy. Podobna jest cena, alkohol podobna jest cena jak Polski. Nie jest chyba już regulowany też przez państwo. Można chyba kupić wszędzie. Zobaczymy. Szwecja nam się podobała, szczególnie ta końcówka, ale cieszymy się już na Danię i kontynuację naszych przygód. I powolny powrót do Europy.